wytłumacz tę ideę, bo myślę, że nie każdy może w ogóle kiedykolwiek słyszał. Ja doczytałam informację prasową, ale to tylko ja ją miałam. Więc... No rzeczywiście hebefrenicze jest to neologizm, który tak stworzyłem w formie niebinarnej dla osób, które rzeczywiście dotyka przemoc związana z byciem mniejszością. Tutaj głównie chodzi właśnie o kobiety, osoby z macicą czy osoby nieheteronormatywne, no których ta przemoc najbardziej dotyka. I zależało mi właśnie, żeby wyrazić taką moją niezgodę na to, co się dzieje tutaj w codziennej Polsce, że rzeczywiście z dnia na dzień ta przemoc jest coraz większa i coraz bardziej dotkliwsza i po prostu no krzywdzi. Mhm. A chciałem to opowiedzieć właśnie z perspektyw osób, które doświadczają tego, żeby no pokazać, jak to głęboko zostaje i jak trudno potem jest z tego, może nie, że się wydostać, ale z tym się pogodzić.